Siemanko, siemanko, jestem Vertes, witam was dzisiaj, słuchajcie, w minigrze, która nazywa się Tower Wars i gram dzisiaj tutaj z cyferkowym. Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Jestem cyferkowy, a to jest oczywiście Tower Wars, moi drodzy, czyli takie Tower Defense, tylko Tower Warsowe bardziej. Dokładnie, słuchajcie, przed chwilą nagraliśmy odcinek do cyfra, naprawdę zarąbisty, jednak on mógł się jeszcze u niego na kanale nie pojawić, także to może być albo zapowiedź, albo spoiler, żebyście po prostu zobaczyli, ale powiem wam, że odcinek był przegenialny, ale jest jedna taka pechowa rzecz tutaj, jak my gramy, gdyż mamy tutaj na arenie gościa o ksywie Azik, który jest na top 3 serwera ever wygranych, ever tej minigry na Hemiselu. Czekaj, musisz to zobaczyć, a nie, teraz tego nie ma, dobra, to nie zobaczy nie ma, tego także, nawet. Także jest przerąbane, jednak jeśli to wygramy, to słuchajcie, normalnie... Normalnie to jesteśmy mistrzami wszechczasów, od wtedy tak, na serwerze, tak. ever. Więc no, dobra, Asik nam wysyłasz zombiaki. Ja wiesz co, skoro jest takim koksem, ja bym go kopiował generalnie. Tak, tak, to może mieć sens. Także... Czekaj, bo tutaj druga linia musimy dostawiać już. Ja mu też rób dwie kratki przerwy jakby, wiesz, między szkieletami, jak będziemy je kłaść. Dobra, wiesz co, bo ja myślę, żebyśmy robili tamtą kminę jak poprzednio, żebyś ty właśnie tutaj stawiał, a ja tutaj ogarniał coś, co się generalnie wyprawia. Jasne, jestem za nawet, wiesz? Bo to było dobre. Kurde, ale ta ręka jest mniejsza zdecydowanie od tej poprzedniej, co graliśmy. Tak, ale wiesz, to jest jakby bardziej czytelna w porównaniu do tamtej, to ci mogę powiedzieć. Ale tamta mi się podobała, słuchaj, to co my zrobiliśmy tam pod koniec, to było genialne. Tak, mówisz? Akurat z Hunterem, jak na niej pierwszy raz graliśmy, to było takie, stary, jaka to jest beznadziejna mapa. Nie, to było jak naprawdę oni mogli coś takiego. To wiesz co, to żałuję, że ja tam tego nie nagrywałem, nie? Ten Nazik tam tutaj lata i patrzy, co my robimy, nie? Słuchaj, o, czekaj. Ej, zombiaki nam się przebiły. No masz? Nie, ej, czerwonych zaatakowaliśmy, ty moje zębiaki czerwonych pobiły. To ja wysyłam dobra, więcej zębiaków. Ja postaram się tutaj, żeby nie przeszło nam nic więcej. O Jezu, oni nam pająki, Azik nam wysyła pająki. No tak, no, pająki on stoi nam na mnie wysyła, to ja nie wiem, czy on się przypadkiem ten... Fokusu... O nie, panie Azik! Fokus, ej, czerwoni nie. Odpadli. Kurczę, bo on nas tutaj ten... Serio, że wybicie są? Wow! Ej, no ty, bo Azik ej, nas... Bo on ej, on zobaczył, fokus, że ty masz rankę YouTube'a, bo jestem ten znikowany o, i on nie. Tutaj lata i patrzy się na ciebie. Jak tak można? No przecież to jest oszustwo w tym momencie. Przepraszam bardzo, zobacz to, ile nam jednostek przeszło. Dobra, Endermite'a wysyłam w takim razie. Jak taki cwaniak jest. Dobra, zombie się do yellowów przebił. Cyk. Szybki fireball, dobra, tutaj ubited. I teraz tak, trzeba ten na przodzie polepszać. Żeby coś tutaj, kurczę, dać radę porobić. No i jaki fokus w ogóle, co to ma być? Panie Azik. Hello, administrators for the server hypixel.net. Na pewno zrozumieliście, co powiedziałem. Tak. Please ban Azik for one weekend. Ban Azik. Wszyscy piszemy w komentarzach ban Azik. Wszyscy. Ban Azik, fokus. Kurczę, patrz to, no, na zaraz porobi. No nie, no 10. Czemu na nas musiał się najlepszy koks serwera akurat skupić? Halo. Przepraszam no bo masz na YouTube, zaraz cię nikujemy, słuchaj, do kolejnej gry. Tak, zaraz sobie znikujemy przed kolejną grą, bo to po prostu jest nie aby możliwe. No zobacz to. Dobra, teraz już zaczęliśmy coś obraniać, ale on tu gdzieś tu pewnie jest dalej. Znaczy śmieszne jest to, że w ogóle broniąc się przed nim wybiliśmy w międzyczasie trochę innych graczy, nie? Co nie? To jakby z tego to mi się śmiać troszeczkę chce akurat, to okej. Okay. Dobra, piggy banki dorobiliśmy się. Postawiłem więc można... troszeczkę tych. Tylko w ogóle jak on to ogarnął, żeby nas tylko głównie atakować tutaj, nie? Znaczy on atakuje wszystkich, wiesz, z automatu, ale jakby patrząc tak, na nas ale jest on tutaj ciągle jest na nas i on sobie, wiesz co, on sobie chyba kmini, co my tutaj mamy i wysyła coś, co by u nas przeszło. Tak mi się wydaje. Tak, myślę, że może tak być, kurczę. Tylko szkoda, że no, panie, że ktoś kurde ciśnie na to, bo widzi, o youtuber, to muszę komuś kurde uprzykrzyć życie i specjalnie na niego się kurczę fokusuje. No na pewno no, przegra ze mną. Już tak się jąkać powinien, nie? Specyficznie. No. Jezus Maria, ile on tego wysłał. Firebola weź mi tutaj zapodaj, proszę. Ten tłum. Bo nie przeżyjemy tego, jak tego nie oberwie. Oh my goodness, ile kasy wpadło nam, wow. Okej, okay, mamy tylko dobra, 6 hapsów, musimy kurde, czekaj. O, szybko kogoś nie, my teraz atakować. Już szybko odpadniemy, wiesz? Szybko, nie mam golda, to nieważne, nie ma szans. Bij wszystko, cokolwiek. Jest po grze. No. Jest po grze. Palić Azika, szczerze. Hejtuję Mazika w komentarzach, generalnie. Tak trzeba zrobić. Tak trzeba zrobić, bo gościu się sfokusował na cyfra, bo on ma rangę YouTube, ja sobie ukryłem nickiem Lucifer. Stąd mój ten nick. Dobra, słuchaj, chodźmy do lobby. Tak jest. Chodźmy do lobby. Łamany nick to był, gościa nie? Gościa nie muszę obrażać, bo wiem, że rzeczy zostały powiedziane już.
Dobra, rangę sobie robimy. To sobie zrobię MVP plusa. Losowy. Wiesz, ja nie, mam po prostu, no, ja mam najzwyklejszą, wiesz? Ja mam najzwyklejszą bez niczego, to jest najbardziej OP, bo to w ogóle nie jest podejrzane. W ogóle ludzie mnie... Używaj losowego nicku, wybierz neta. Wybierz nick, dobra. Jakby tu się nazwać, ciekawie. Dobra, ja już mam nazwę, halo, możemy wbijać. Masz troszeczkę chociaż powiązany ze swoim? Nie, ale z tym, co robimy. Okej. Okay. Możesz wbijać na arenę już w takim razie. Dobra, czekaj. Tower Wars, okej. Okay. Team of Two. Teraz to robimy. Znowu ta sama mapa. Zobacz, jaką sobie mam nazwę. Cześć, gdzie ty jesteś? Na tabie, halo, przed tobą jestem, halo. Halo, tu jestem, możesz zacząć nade mną. A tutaj, Towerman. Okej. Okay. Taki jest super bohater dla tego trybu jestem, nie? Każdej nocy przemierzam arenki mojego trybu. Chyba bronić, opisałeś no. Azika. Chyba opisałem Azika, Boże. Tak, dobrze, nie ma go z nami. Dzień w dzień, Tower Warsy. Tower. Dzień w dzień, ale to jest taki typo... Everyday. A wiesz, ja sobie wyobrażam, jak on ma spocone paluszki tam już, wiesz, od rąk, nie? I po prostu... Tak, YouTuber! Ale super! Mamy dostany kotlet! Dawaj, gdzie było moje to hasło premium do tych serwisów? Gdzie było hasło premium? YouTuberzy naśmiewają się z gracza areny, zobacz jak. Tak, później będą te filmy, jak reżyser życia robi te filmy, nie? Znęcali się nad widzem. Zobacz, czym to się skończyło. Biedny widz. Słuchajcie, pamiętajcie, no reagujcie, współczujcie. A to nie był widz tamten gościu, ten Azik? To jest jakiś typ streamera. Nie, no nie był, no ale tak sobie powiedziałem. Znaczy, tak jak wszyscy, przecież Haro, wszyscy... Ja widzów nie obrażam, a jeśli jest to widz, to cię nie przepraszam. Za ten fokus. Nie, słuchaj, bo to tak jest, na Hypixelach bierz na niektóre lobby, to wszyscy piszą I'm your fan, tak, więc na pewno tak, to był tak, też nasz tak, widz, tak, stary. To jest na pewno I love watching your video, nie? Jak to mi każdy pisze normalnie. I jak tak. Stary, zaczniesz im po polsku, to taki cy nagle zagięci, tak? A który film? Ale jeszcze najlepszy jest ziomek, tak, kocham swoje filmy tutaj, jestem subem od tylu i tylu, słuchaj, a jaką masz nazwę kanału? Słuchaj, a kiedy odcinek? Kiedy odcinek? Jeszcze najlepiej masz, jak masz w banerze napisane, że odcinek codzienny tutaj. Dobre. Że bez lipy, tutaj panie, godzina, wszystko podane, numer buta nawet, numer buta stary podany jest porządny, nie? Ale nie, i tak przyjdzie jeden taki na 10, to spyta, na cześć panie doktorku, no to który dzisiaj odcineczek? Chociaż codziennie odcinki są o tej samej porze, nie? To znajdzie się zawsze taki jeden w tłumie. I nie wiem. Ja nie chcę obrażać, bo może to ze mną coś jest nie tak, ale nie wiem, czy w tym momencie ta osoba nie ma dwucyfrowego IQ. Napiszcie w komentarzu, kto ma rację, czy widz, który nie umie czytać, w tym przypadku, jak cyfer opisuje tutaj, z baneru, czy cyfer, bo na przykład u mnie na banerze jest napisane, że mam odcinkę o 13, ja wstawiam o 9, nie? To też jest takie trollolo troszeczkę. Słuchajcie, ale albo jak to jest, czekaj, jak to jest. Słuchajcie, kto jest inteligentniejszy? Widz, który nie umie czytać versus widz, który coś tam... Masz tytuł od razu. Widz nie umiejący czytać. Challenge w Minecraft, jeszcze pamiętaj dodać. I od razu będziesz miał większe wiwsy, tak? Nie umie czytać w Minecraft, no. I stary, to jest porobione. Dobra, ktoś nas teraz się fokusuje znowu, widzę. Agent facet w czerni na nas się bo ja dalej nie wiem, czemu obrażamy jakąś zmyśloną osobę i nazywamy ją widz, bo to może być złe. Znaczy, no, powiedzmy, że to jest kryptonim, prawda? Tak, bo to znaczy, to jest takie typowe. Sytuacje, które się czasami zdarzają, akurat. No nie? Może nie codziennie, ale czasami się zdarzają. Znaczy, mówimy widz, wiesz, z jakiego tytułu, że widzowie bardzo często właśnie tak się zachowują. Że, o, mój ulubiony YouTuber, a, na pewno nagrywa odcinek, ja chcę być na tym odcinku, powiem mamę, że byłem na odcinku, nie? Oj, to u mnie na parcie tak się dzieje, słuchaj, takie złe dymy. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywaliśmy równo Survival Games i na ciebie trafiałem non-stop. Szczerze, przesunąłem nagrywanie dwóch ostatnich arenek chyba godzinę w czasie, żeby nie było, że się fokusuje. Dobra, pająki wysyłamy gdzieś tam i zombiaczki, żeby zrobić porządne embargo komuś tam. Dobra, kicajki dostaliśmy od Biśka, także dobra, Bisiek tutaj niestety sobie padnie. Przepraszam bardzo, panie Bisiek, ale Bisiek sobie niestety będzie musiał paść. Sorry, Bisiek, jaki przepraszam. Ten? Jaki team? Zielony? Bisiek jest chyba zielony. O Jezu, widziałeś w ogóle jak obok nas czerwoni, jakie mają rozstawienie? Czemu ten slime? Przecież jeden slime slowuje wszystko, więc o co w ogóle chodzi? Czyli patrz, oni wszystko niszczą, co tu się pojawia u nich od razu. Od razu, no ale jakby ta ilość, to jakby się nie dziwię troszeczkę. O, orange przebijamy, wow! Tak, dobrze. Stary, orange to jest bardzo must dobrze. Fall.
Dobra, orange wyeliminowany. A to co się wyprawia? Wiesz, co, halo, za, proszę wyjść. Nie firewalla właśnie. O, super. No właśnie. No i to był błąd, to był błąd, to był błąd, to był błąd. Weź go. Weź tam strzel, halo. Halo. Magma Cream. Dobra. Dobra, Magma Cream taki na koniec dałem taktyczny. Wiesz, okay, co, Magma Cream. Ja tutaj zrespiłem tego pana strzelacza. Zawsze na propsie. Dobra, cyk, magma. Firebolek, bo pełno zombiaków znowu mamy. A ja teraz wyślę, wiesz co, i tak musimy zarobić na piggy banki, więc wyślę dwa endermite'y. Pan Kicaj tutaj sobie padnie, więc pana Kicaja nawet się nie przejmuje, co się z nim stanie. Odłożę sobie więcej kasy. Jak to nie mam hajsu? No widzisz, no taka hajsu. Taka bieda zawitała w naszym państwie, o co chodzi? Co, halo? Halo, stawki za reklamy spadają, tak? Znaczy, oj, strasznie. Chociaż nie wiem, u mnie ostatnio to, tak... To zależy od wyświetleń. Chwilę w górę, chwilę w dół. Chwilę to w górę, zależy od wyświetleń i od tego, jak cię YouTube lubi, tak generalnie. Znaczy, no, dobrze mówię, bo czasami ja mam tak, że na głównym kanale mi ten stawki rosną za reklamy, no nie? Na odcinkach, a na Minecraftie po prostu tak na maksa w dół, nie? I też się zdarza na odwrót, że na przykład kiedyś tak miałem, że na przykład kanał mój główny zbierał dwa razy mniej wyświetleń od Minecraftowego, a i tak zarabiał więcej, nie? Także to wiesz, jest... ja pierwszy raz w historii, bo ty wiesz tam o historii spadków tam, że YouTube sobie potrafi uciąć i tak dalej, nie? Pierwszy raz w historii zrobiłem ujemne suby w miesiącu. Tak, bo usuwali YouTube Gaming i wszyscy mieli. Izak miał chyba najwięcej na minusie. To możesz sobie sprawdzić na socialu. Ej, mam nadzieję, że to już skończyło się, bo straciłem, czekaj. Tak, bo już teraz byłem na plusie. I czekaj, jak mam to rozumieć? Czy teraz ci widzowie ze swoich kont normalnych YouTube'owych mogą powrócić, czy jak? Tak rozkminiam. Wiesz co, nie, bo oni chyba to tak zrobili, że jak ktoś na YouTube Gaming cię oglądał i ci dał suba, to oni to usuwali. Ej, czyli teraz może być dobry przyrost znowu z drugiej strony. Wiesz, jak wszyscy teraz zaczną wracać na przykład, albo przynajmniej część zacznie. Czerwoni nas tłuką, halo, weźmy im ale jakąś, nie fajnie, wiem. Czyli mi wytłumaczyłeś coś, co ten. Bo wiesz co, ja miałem ostry spadek teraz wyświetleń, taki z 1 400 000 do 300 tysięcy też i połączyłem z tym ten spadek subów, co było strasznie dla mnie nieogarnięte, jak to jest możliwe, że robię ujemne suby w dzień. Więc dobra, i to teraz mi coś uświadomiłeś, znaczy wyświetleń to dalej nie uzasadnia, nie? Jakby spadek, bo mówię, miałem takie serie, co robił po 50 tysięcy w dzień i nagle wiesz, po tygodniu zacząłem robić 13 tysięcy. Po kolejnym tygodniu tak, po 6 tysięcy. Tak było. I tak totalnie... Randomowo totalny ostry spadek w dół, taki rzepionowy, nie? Kurde, wysłałem taką armię na czerwonych, a nic mi nie doszło przez te creeperów na końcu. Okej, okay. I tutaj God mamy stary, wiesz co, całkiem dobrze to obronione. Fajne jest to, że o, my ale nie mam zaatakowałem. Tak dużo co obok. I powiem, że u czerwonych wystarczy, że... O Jezu, u nich to serio pada wszystko na strzała w tym momencie. Mówię, kurde, masakra. Ale ci to takie na pewno dobre. Mniej zabawy jest, mniej ryzyka, zero stresu, że przegrają czy coś. Chłopie, takie spokojne życie, jakie to życie tam weź normalnie, co? Że możesz sobie po kawkę w butach pójść rano, czy coś tam w skarpę. Weź człowieku, nie pitol mi tutaj. Nie pitol, co mamy z Minecrafta zadane. Towersy gramy. Dobra, czekaj, bo tutaj owieczki. Kiedy się boss odblokuje, przypomnij mi. Pierwszy, no tam masz inkomy, wiesz, jakby po kolei. Już mamy możliwość wysłania gasta, ale jakby na kolejny poziom musimy trochę odłożyć. Dobra. Dobra, ja staram się teraz, wiesz co, zwiększyć nam troszeczkę ilość tutaj jednostków. Słuchaj, wysłałem gasta nam... i właśnie ci koledzy obok nas obrywają, nie? Także jest dobre, można im wysyłać. Dobra, ja Tesla ustawiam teraz w pierwszej linii, bo Tesla robią robotę, jak już mówiłem. To jest dobre, czekaj, creepersy tutaj... O nie, frajersy nam chyba przejdą. O nie, creepers nam zablokował ten. Musimy z przodu dodać jeszcze jednego villagera. Bo villager jest coś takiego, że jakby zmniejsza efekt tego slowa takiego, wiesz, tego stuna, który robią nam ten, który robią nam creepersy niestety. Machine guny, machine gun, o, super. No na pewno w Michigan mają jakieś machine guny, nie? Jakby nie było. Git. Dobra, ja wysłałem, bo income 23 tysiące zwiększyłem i zajmę się teraz, wiesz co, ulepszaniem nam przodu, czyli dorzucaniem po pierwsze wybuchających magmów, co by większe obrażenia tutaj trzaskać w pierwszych liniach, bo to będzie fajne. Słuchaj, zebrałem od Aku i od Greena gastem, także jest dobrze, z tym, że... Mamy gasta! Tak, mamy nawet parę gastów, bo zieloni wysłali. Bisiek się mści, słuchaj. Dobra, creepersy ubite, tylko problem jest taki, że teraz nam zestunowało wszystko. Tiki Tower ustawię tutaj. Owieczki padną. Tutaj zrobię sobie takiego większego. Kurczę, bo te creepery, one są strasznie przeopę. Jezu, co mi tu lata? Dobra, nieważne. Życie realne, to jakby nie ma sensu tutaj w ogóle, w tym, co robimy. Ale właśnie przeraziłem ty się, może to tak więcej nie na tych spowalniać, zrobiłem takie koni obok, że oni, wiesz... W sensie, wiesz co, jak jest jeden i drugi obok, to one chyba nie synergują jakoś za bardzo.
Chyba jakoś dopiero przy... Ej, wow. Czekaj, to, albo to Tesla, czekaj, ja myślałem, że się przebiliśmy gdzieś. Dobra, matkały wysłałem. Kurczę, bo się nam przebija troszeczkę tutaj. A to jest niefajne, teraz gasty by się faktycznie przydało zaraz wysyłać. Ja zwiększę nam income jeszcze bardziej. Jasne, jasne. Wysyłając jak najwięcej piggy banków, bo piggy banki, mówię, największych skalowo dają. Mhm. Patrz, no generalnie to, mamy tak. Póki co najwięcej życia, to jest dobre, aczkolwiek mamy tych gastów troszeczkę u nas, co nie jest dobre. Nie jest nic a nic dobre, aczkolwiek, kurde... Ulepszam nam te jednostki w pierwszej linii, żeby więcej trzaskały, wiesz? Mhm. Aczkolwiek gasty tam robią tak. Robotę w innych teamach. Tak, ja bym tutaj dorzucił jeszcze o teselkę jakąś. Czerwoni postawili sobie ten portal, wiesz? Wywalający. No, ten portal, wiesz co, nie wiem jak się go odblokowuje, kurczę, tylko... W sensie, gdzie na lobby i co on kosztuje, będę musiał zobaczyć. Mhm. Bo to może być coś mądrego, no faktycznie... Nie, ten przycisk, wywaliłem... Naprawdę wywaliłeś sobie tego teraz? Tak. Wer, pliszę cię, no. Wer, ja cię pliszę. Nie, wiesz co, bo myślałem, że mam tą gwiazdę zaznaczoną, a nie Fireballa i tak posłałem. Lecisz. Run away. Tak właściwie to Orange'a wyeliminowaliśmy, tylko nie pamiętam kiedy, bo tak patrzyłem sobie, co teraz biliśmy, a nie, to Orange to już dawno chyba. To tak no. Tylko randomowo. Nie zauważyliśmy w ogóle, kiedy go wytukliśmy. Co tam? To jest takie przykre, ziomek. Ja ci tak bardzo współczuję, nie? To jest tak totalnie, tak o. Został wybity. Dobra, mam Wild Horsy. Wysyłam Wild Horsa i wysyłam Gold Zombie 2. I dobra, nasze gasty coś tam zabierają. Wiesz co, bo ja się zajmę inkomem. Ty się zajmij właśnie przebijatką, a ja będę tutaj zwiększał nam inkom, żebyśmy więcej tych gastów mogli później kupować. Jasne, ja mam je ustawione, wiesz co, ja to kurde, będę dał robotę, dawaj, inkoma rób. Będą dymy, słuchaj. Ty czerwoni zaraz odpadną z tą mega obroną. 6 HP mają tylko. Pana to. 5. Ja ci mówiłem, że ta obrona później nie ma sensu, pa. 3. Dobra, i mój gaz leci. patrz. Pyk. Nie ma czerwonych. To dobra, to został nam kto? Dobra. Tutaj nam zostali z taką... Ja miałem dziurawą obronę. Zieloni nam zksuli, wiesz? I banki się przebijają, co ty gadasz? Oh my god, endermighty się przebiły. O nie, ja oni czekaj, nas bo niszczą, nas mocno halo. Niszczą. Dobra, 2 gasty dosłałem. No i powiem ci, że teraz owce się przybijają. Przez to, że wszystko nawala w te gasty, nie? Mhm. I to jest to. Dammit. I to jest właśnie najgorsze. 3 razy 6. To nie fajne. To Aqua tak kurde coś. Halo Aqua, ogarnąć się. No właśnie. Teraz kurczę, masa gastów nam idzie tutaj, wiesz? O nie, zostało nam 40. Ja 42. Dawaj inkoma więcej. Jezus Maria, tu krowy przeszły! Dobra, mamy high price'a, ale jakby najbardziej na creeperach i golemach zależy, wiesz? Dobra, rzucę sobie w te fole gastów. Ty dosyłasz te gasty, to jest dobrze. Vulcano, żebyś tu trzaskał ten. Bo teraz patrz, o nie, 5 życia mamy! No nie! Mhm. To już chyba po nas. To yellow nam zabrali. Ty, no kurde, no co jest, halo? 6-5. Kurczę, bo wysłali... Tych jednostek zwykłych między gastami, wiesz? No. I to, kurde. No i goddammit. No ale nie. Mieliśmy naprawdę bardzo fajną, kurczę, akcję. No bo zobacz, co w innych teamach tam się działo, nie? Nie wiem, są tutaj moje jeszcze rzeczy, dlatego czy już zniknęło w sensie automatycznie. Chyba, wiesz co? Nie, są, dobra, Lucifery są tutaj. Mhm. Idą. No to mówię, no to nie wiem, to teraz jak któryś z tych teamów tutaj pierdyknie, nie wiem, to samo co do nas, to będzie porobione, nie? No, znaczy mówię ci, najbardziej problemem jest, kiedy cała linia jest zarąbana gastami, bo wtedy wszystkie inne jednostki przechodzą, nie? Ty patrz na żółtych, co oni tak zaczęli nagle rosnąć. Zobacz, co oni mają tutaj. Oni mają jakiś, patrz jaki spokój. Wszystkie gasty tutaj przyblokowane. W ogóle te moje gasty są wybite, które były puszczałem. Ej, a może te slowy jednak działają, kurczę, nie wiem, zawsze na... Po... Nie wiem. Bo ja mówię, dawno nie grałem. Dawniej to działało, że jeden slow musiał być na ileś tam stratek. Zrobiłem screena, co oni tutaj mają. Aj, będziemy go. To ci podeślę później, żebyś to mógł ogarnąć tutaj w międzyczasie. Dobra, słuchajcie, no niestety się nie udało tym razem. Jednak jak Cyfer wrzuci odcinek, to zobaczycie tam moją pierwszą grę właśnie w Tower Warsach, co wyszło epicko. Tak, dokładnie. No i generalnie super. Kanał Cyfra macie w opisie. Jeśli chcecie więcej odcinków, to tam zostawcie łapeczkę w górę, to jak najbardziej my się tutaj zgadamy i nagramy, bo gdyż odcinków solówek nie będę nagrywał, także wiecie, będzie tutaj jakaś motywacja, żeby z Cyfrem nagrywać. O. Będziemy na siebie polowali. Słuchajcie, tak jest. Normalnie, to Cyfer, co on z głową zrobi niedługo, to zobaczycie. Znaczy, ja wszystko wiem. Ostatni odcinek
ostatni odcinek przed zmianą właśnie to będzie ten ze mną tutaj. Także będzie fajnie. Dobra, nie przedłużając. Dzięki, na razie i cześć. Yo, yo. Pa, pa, cześć. Wszystkim.